Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Tadeusz Kasprzak, dziennikarz śledczy, redaktor naczelny Szpony Mafii Szczecin Polska. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 14 dzień maja 2021 roku. W dniu dzisiejszym otrzymałem niespodziankę w postaci listu z Urzędu Miasta, z Wydziału Spraw Obywatelskich, prawda? No i tutaj z tego pisma dowiaduję się, że wszczęto wobec mnie postępowanie administracyjne. Ale dlaczego, każdy spyta? Zaraz powiem. Proszę Państwa, mafia nie śpi, mafia czuwa, mafia kombinuje i orze jak może, by mi po prostu zaszkodzić na każdym etapie mego życia zawodowego, prywatnego, no wszędzie się tylko da. Ale do rzeczy. Proszę Państwa, okazuje się, że jeden z członków mafii w prokuraturze, w przekazie werbalnym, powiedział do prokuratora, że według niego, według tego członka mafii, uważa, że ja powinienem mieć zabrane prawo jazdy. Tak, proszę Państwa, nie przesłyszeliście się. Powinienem mieć zabrane prawo jazdy. I teraz prokurator w związku z tym wszczął wobec mnie postępowanie z urzędu. No i w związku z tym na drodze urzędowej przekierował sprawę do postępowania administracyjnego do prezydenta miasta Szczecina, do Wydziału Spraw Obywatelskich. I tenże Wydział Spraw Obywatelskich dlatego przysłał mi to pismo. O co chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, żeby przede wszystkim za wszelką cenę zabrać mi prawo jazdy. Proszę Państwa, zabrać mi prawo jazdy na podstawie jakichś pomówień, na podstawie jakichś poszlaków, na podstawie jakichś sfałszowanych dokumentów i tak dalej. Ale cóż, procedura się rozpoczęła. Dzwoniłem teraz niedawno do pana Piotra Karpińskiego, podinspektora w Urzędzie Miasta, pan, który prowadził tę sprawę, którą pilotuje, i dowiedziałem się, że prawdopodobnie będę skierowany na takie badania dla kierowców, które stwierdzą, czy mogę prowadzić pojazdy, czy nie mogę prowadzić pojazdy. Także dokładnie to się tak nazywa. Zacytuję: w celu stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Proszę Państwa, okej, trzeba się poddać badaniom, proszę bardzo, prawda? W związku z powyższym, żeby czasu nie tracić, po prostu wsiadam w samochód, póki jeszcze mam prawo jazdy, i po prostu sobie jadę na takie badania zrobić, by po prostu było wiadomo. Zresztą dla samego siebie dobrze jest się przebadać czasami, czy jest wszystko ok, czy może nie ok. Tak, z tym mogę, czy nie mogę, to mi się kojarzy taki sketch, gdzie pani o Pelagię pytano: pani Pelagio, czy może pani jeszcze? A ona mówi: o, mogę. Proszę Państwa, żartując sobie z tego wszystkiego, bo z tego się trzeba po prostu śmiać, bo to wszystko się zbiera, tu się zbiera przez wiele lat, także wkrótce zaczniemy już grać w otwarte karty i po prostu dołożymy to do całej talii kart. Z wyrazami szacunku, dziennikarz śledczy, redaktor naczelny Tadeusz Kasprzak. Do widzenia.